Witajcie w naszym programie. Jestem Iwona. Słyszycie mnie codziennie w poznańskich autobusach, kiedy wypowiadam słynne zdanie: uwaga, drzwi się zamykają. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy Wydział Teologiczny. Wszystkich szukających oficjalnych informacji kieruję na stronę internetową oraz do ulotek, bowiem ten film pokaże wydział z innej perspektywy. Nie został nakręcony dla profesorów ani studentów, ale dla Was, droga młodzieży, dlatego dziś pokażemy wydział oczami studentów. Cłitaśnie, prawda? Budynek, który właśnie widzicie, to seminarium duchowne, które znajduje się przy naszym wydziale. Dzisiejsza interaktywna wycieczka również go nie obejmie. Skupimy się bardziej na budynku, w którym na co dzień odbywają się zajęcia. Codziennie tymi korytarzami przebiega setki studentów, ale jak widać, zawsze podczas kręcenia filmu wszyscy magicznie gdzieś znikają. A teraz zaczniemy naszą wycieczkę. Już za moment nasza asystentka przeprowadzi nas przez wybrane pomieszczenia. A oto nasza asystentka. Przepraszamy za usterki, spróbujmy ponownie. Brawo, zaczniemy od specjalności. Na naszej uczelni mamy obecnie trzy: kapłańską, katechetyczno-pastoralną oraz dialog społeczny. Mówiąc w przenośni, studia teologii opierają się na wierze oraz studium. Wydział teologiczny to dwa budynki, w których znajdują się poszczególne pomieszczenia widoczne na ekranie. Wybierzemy pomieszczenie wydziału, po którym oprowadzi nas nasza asystentka. Znajdujemy się w holu głównym. Tak postrzegani są studenci teologii. To tylko śmieszne stereotypy, które dzisiaj złamiemy. Rzeczywistość wygląda normalnie. Zobaczymy może, co porabiają teolodzy w czytelni. A teraz czas iść na wykłady. Jak widać, nie różnimy się niczym od normalnych ludzi. Nie lewitujemy podczas zajęć. A oto kilka dziedzin. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Czas na kolejne zwiedzanie.
Jesteśmy w kaplicy. To tu czerpiemy energię dzięki codziennej Eucharystii. I właściwie tym różnimy się od innych wydziałów. To jest nasza podstawowa wartość. Zależy ci na losach Kościoła w Polsce? A może też chcesz wziąć czynną odpowiedzialność za niego? Sprawy i nauka Kościoła to twoja pasja? Jeśli tak, dołącz do nas. Czytała Krystyna Czubówna. Prawie.